Przy trzecim liceum ogólnokształcącym w Lesznie powstaje hala piłkarska nowoczesnej generacji. Ta służyć będzie młodym piłkarzom z Futbol Akademii, która finansuje budowę obiektu, oraz licealistom, którzy od września uczęszczać będą do klasy piłkarskiej. Budowa hali sportowej przy trzecim liceum ogólnokształcącym w Lesznie ruszyła w tym miesiącu. Po zdjęciu humusu pracę trzeba było zakończyć. Teren, na którym powstaje obiekt, leży w strefie ochrony konserwatora zabytków. Konieczne było sprawdzenie go przez archeologów. Byliśmy zobligowani do powiadomienia konserwatora i do tego, by na ten teren weszli archeolodzy, którzy po prostu mają obowiązek sprawdzenia tego terenu. A co znaleziono? Nie mam jeszcze informacji. Myślę, że teren zostanie sprawdzony i wówczas poinformuję o jakichkolwiek rzeczach, które byłyby cenne, wartościowe, zabytkowe, które mogłyby ewentualnie na tym terenie się znajdować. Przy trzecim liceum powstanie hala piłkarska nowoczesnej generacji. Z obiektu będzie można korzystać przez cały rok. Będzie to hala konstrukcji stalowej, łukowej, przykryta, więc hala całoroczna. Na wysokości 2 metrów przy ściankach bocznych będą przesuwne kurtyny, także właśnie dlatego będzie można z tej hali korzystać cały rok. Będzie w środku nawierzchnia trzeciej generacji, czyli nawierzchnia typowo piłkarska, na której będzie można grać w tych takich przysłowiowych korkach. Boisko będzie miało wymiary 20 na 40 metrów. Obiekt będzie kolejnym przy trzecim liceum. Przy szkole są już boisko wielofunkcyjne oraz to do gry w piłkę plażową, siatkową. W godzinach do południa z obiektu korzystać będą uczniowie trzeciego liceum, przede wszystkim ci, którzy od września uczęszczać będą do liceum ogólnokształcącego o profilu piłkarskim. Po południu sala służyć będzie młodym piłkarzom z Futbol Akademii, która jest inwestorem obiektu. Konrad Kokociński ma nadzieję, że sala powstanie późną wiosną, tak by od września mogła służyć uczniom i zawodnikom.